Witam Was serdecznie. Ten film będzie o rodzajach sterów, ich zależnościach względem kształtu, a także długości. Powiem Wam także o bardzo ważnej kwestii kąta nachylenia i względem płaszczyzny Wublera. Więc co, na samym początku co nieco może o materiale na stery. Także najlepszym tworzywem będzie tutaj poliwęglan, który jest najczęściej stosowany. Posiada on dużo zalet. Także między innymi jest twardy, niełamliwy, pod wpływem temperatury plastyczny, czyli łatwo podegniemy go w celach korekcyjnych, co jest bardzo ważne. Nie polecam tutaj stosowania wszelakiej masy plastików, pleksji, opakowań po płytach, jak i samych płyt, no gdyż właściwości te mają zupełnie odwrotne. W kwestii dostępności tego materiału jest tutaj troszeczkę gorzej. Takimi miejscami mogą być tutaj firmy poligraficzne, choć niekoniecznie skłonne one są jakby do sprzedaży w detalu. W marketach budowlanych dostępne one raczej będą w postaci szybek ochronnych do masek spawalniczych. Są one sprzedawane w takich małych formatkach, ich koszt jest standardowo niewielki. Bez problemu zatem znajdziemy je na serwisach aukcyjnych. Myślę, że taką kolejną alternatywą dla takich bardziej leniwych proponuję zakup tutaj gotowych sterów. Jeśli chodzi o nie, to raczej odradzałbym znany portal aukcyjny, z racji, iż ścięte są one za pomocą sztancji wykrojników. Jest to troszeczkę tańsza technika. Pokażę Wam w kolejnych filmikach, jak stworzyć sobie takie wykrojniki do sterów. Je będziemy praktykować głównie do, że tak powiem, poliwęglanu troszeczkę cieńszego. Także to by było na tyle. Najlepsze typowo jakościowo będą te wycinane metodą CNC. One nie wymagają jakby obróbki w sensie szlifowania. Aczkolwiek trudniej na pewno są dostępne, gdyż poliwęglan przy cięciu tą metodą wydziela taki strasznie nieprzyjemny zapach. Tymi wycinanymi na ploterze zajmuje się jednak kilka osób, do których możemy wysłać taki projekt, takiego steru i cieszyć się gotowymi sterami. Znam również jeszcze jeden portal, który zajmuje się dystrybucją materiałów do produkcji woblerów i tam też znajdziemy gotowe stery wycinane CNC. Na samym początku zadajmy sobie pytanie, jaka grubość tych sterów. Więc myślę, że zależności jest tutaj kilka, a tak jakby główną preferencją jest stosowanie cieńszych sterów do najmniejszych woblerków i grubszych do tych większych przynęt. Więc będzie to przedział w zakresie od 0,8 mm do 2. Przy większych woblerach często widzimy stosunkowo cienkie stery. Pytanie się rodzi, dlaczego? Otóż grubość ma też istotny wpływ na pracę. Te cieńsze będą znacznie agresywniejsze. Jeśli chodzi o te grubsze, stosowane w większych woblerach, na przykład strociowych bądź szczupakowych, będą na pewno dużo trwalsze przy spotkaniu z jakimiś zawadami bądź kamienistym dnie. Stosowanie grubszych sterów ma też niezwykłą zaletę. Przede wszystkim stabilizuje nasz wobler i taką własną masą. Skutecznie pozycjonuje naszego woblera w wodzie. Czyli przyjmuje on taką odpowiednią pozycję. Tak jak Wam powiedziałem, wraz ze zwiększeniem grubości steru jego praca delikatnie przygasa. Jeżeli chcemy z naszego woblera wyłuskać wszystko, co się da pod względem jego agresywności, jest na to mały myk. Tym patentem jest fazowanie steru w taki sposób, aby ta część, na której zbieran o swój opór wody, miała jak najcieńszą krawędź. Taki efekt uzyskamy szlifując papierem ściernym i myślę, że ten efekt jest na pewno zauważalny. Także polecam. Jeżeli już wiecie co nieco o grubości i zastosowaniu jej, to skupimy się teraz może na kształcie. Na kartce tutaj naszkicowałem przykładowy ster, to jest rysunek numer 1. Oznaczyłem Wam dwie tutaj długości, na których musimy się skupić na samym początku, czyli szerokość tego steru oznaczoną literką A i długość oznaczona literką B. Od czego one zależą, już Wam mówię. Ster sam w sobie jest bardzo ważny, jak nie najważniejszą cechą, pracą naszego woblera. Dlatego jego konstrukcji musimy się bacznie przyjrzeć. Więc zaczynamy. Czyli szerokość steru, czyli punkt A, jest odpowiedzialny za wychylenia woblera względem jego osi.
żeby wam to może jakoś zobrazować, przedstawię tutaj może tutaj to graficznie. Czyli tutaj zamieściłem jakby typową pracę X tego woblera, tutaj praktycznie na środku. Załóżmy, że tutaj ten jakby długość tego, szerokość tego naszego steru, czyli A, jest stała, w tym wypadku taka jak tutaj, to mniej więcej wobler może wykazywać taką charakterystykę pracy. Jeżeli zwiększymy ten wymiar tutaj, jeśli chodzi o tą szerokość tego steru, ta amplituda będzie znacznie większa tej pracy naszej przynęty, czyli tak jak tutaj pokazałem mniej więcej. Czyli w ten sposób ona się jakby nam zwiększa przy szerokości steru. Co jest ważne, to żeby nie przesadzić jakby z szerokością tego korpusu, gdyż przynęta też nam nie będzie pracowała. Kolejnym jakby tutaj wpływem na pracę jest długość tego steru, oznaczona ona tutaj jakby literką B. O czym ona wpływa? Ta długość steru zależna jest od jakby szybkości nurkowania tego woblera. Tutaj też wam na rysunku numer 3 przedstawiłem mniej więcej graficznie, jak to wygląda. Także przyjmując, iż ten ster jest dłuższy, ten wobler, tutaj go narysowałem w takiej malutkiej postaci, ten wobler będzie szybciej osiągał swoją głębokość. Im ten ster jest krótszy, ten wobler będzie potrzebował większej odległości na uzyskanie jakby swojej głębokości. Też to jest, jak to się nazywa, te stery są wyróżniane znacznikami typu DR albo SDR, to oznacza Deep Runner albo Super Deep Runner, czyli głęboko nurkujące albo bardzo głęboko nurkujące. One się generalnie charakteryzują przede wszystkim wycięciem tutaj w jakby takim technologicznym w sterze na łóżko do zaczepienia grawki. O tym powiem może troszeczkę później. W kolejnym filmiku się tym bardziej zajmiemy. Także reasumując, jakby tutaj ta szerokość steru, czyli literka A, generuje nam tutaj szerokość pracy tej przynęty. Im większa szerokość, tym większa tutaj ta amplituda, ta szersza jest, przepraszam. I jako to jest długość B, generuje nam szybkość schodzenia tej przynęty. Kolejną taką istotną, ważną rzeczą jest kąt nachylenia steru względem płaszczyzny woblera. O czym ona świadczy? Także taką podstawową rzeczą są jakby dwie. Pierwsza to jest głębokość przede wszystkim, na którym ta przynęta schodzi. To jest taka pierwsza zależność. A druga sprawa to przede wszystkim wpływa na jakby też agresywność. Także od czego zacznijmy? Tutaj mamy mniej więcej oś woblera, tak ją tutaj narysuję. Im ten kąt będzie większy, czyli teoretycznie zakładamy, że tutaj to ustawienie steru A jest jakby większe, tym ten wobler będzie głębiej nam schodził. Tej wiadomo osi ten kąt nie może być zupełnie prosty, czyli tam 180 stopni, z racji tego, że wobler nie będzie miał możliwości jakby w ogóle do pracy. Także patrzmy to mniej więcej na fizykę tego woblera. Mniej więcej może zbliżać się ku temu, chociaż mówię, wobler będzie pozbawiony troszeczkę pracy i nie będzie stabilny w tej wodzie. Podginając to łóżko, załóżmy, do samego dołu, albo montując je po prostu w troszeczkę większym kącie, wobler będzie stawał się agresywniejszy, a oczywiście kosztem utracenia pracy pod względem głębokości jakby schodzenia. Także to są takie najważniejsze czynniki. Myślę, że jeżeli o któryś tam zapomniałem, to na pewno jeszcze wrócę. Opowiem troszeczkę też o rodzajach sterów, załóżmy typach, czyli DR, Super Deep Runner i Deep Runnerach. O czym trzeba jeszcze pamiętać? Żeby ten wobler nam też dosyć agresywnie chodził, to trzeba wiedzieć też, znacie też jedną zasadę. Otóż im bliżej steru umieścimy nasze kółeczko, nasze oczko do mocowania grawki, tym ten wobler będzie się charakteryzował jakby lepszą pracą, szybszą i agresywniejszą. Także pamiętajmy też o tym.
Mówię, większość też rzeczy postaram się jeszcze opisać w kolejnych filmikach. No, także serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych.